Cześć. Witajcie. W tym numerze iMagazine chcielibyśmy Wam pokazać bardzo ciekawe urządzenie, jakim jest TP-Link Nano Router. Macieju, a jakie są Twoje pierwsze wrażenia odnośnie tego sprzętu? No cóż, biorąc już samo pudełko do rąk, zauważyłem, że design jest schludny i minimalistyczny, no co przywodzi na myśl produkty z linii Apple. Mi się bardzo podoba to, że jest to takie małe urządzonko mobilne, można je schować w kieszeń, kobiety w torebkę, bardzo łatwo można je przenieść, czy choćby zabrać ze sobą w podróż. A jak wygląda sprawa z podłączeniem i uruchomieniem tego urządzenia? No, nie będziesz miał na pewno z tym żadnych problemów. Mamy tu w zasadzie tylko dwa gniazda, jedno do podłączenia kabla sieciowego, a drugi do podłączenia zasilania. No i warto też wspomnieć, że zasilać możemy zarówno z sieci elektrycznej, jak też poprzez port USB z naszego komputera. No mnie urzekła w tym urządzeniu bardzo prosta właśnie obsługa. Można szybko je podpiąć do komputera, bardzo szybko je uruchomić, nie potrzebujemy żadnych sterowników, żadnych tam innych programów, które trzeba by było specjalnie instalować. Po prostu włączamy, wchodzimy w konfigurację, konfigurujemy zero i już problemu. Nam działa. Tak, zero problemów, dokładnie. Chciałbym jeszcze wspomnieć o jednej bardzo ciekawej funkcji, którą to urządzenie ma. Mi ona się bardzo podobała, mianowicie poza tym, że ten router może pracować jako zwyczajny router, to jeszcze można go przełączyć w tryb klienta. Czyli można z niego zrobić taką zwykłą kartę sieciową, Wi-Fi. Może się to czasami nam przydać w podróży. Ujęliśmy tylko kilka szczegółów tego urządzenia, a jeżeli chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej na jego temat, to zapraszamy do zapoznania się z artykułem. W następnym numerze pokażemy Wam kolejny produkt z tej linii, czyli TP-Link 3G. A na dzisiaj to wszystko. Dziękujemy. Na razie. Trzymajcie się.